31 lipca wspominamy błogosławionego Michała Oziębłowskiego, prezbitera i męczennika. Michał urodził się 28 września 1900 roku we wsi Izdebno Kościelne, niedaleko Błonia pod Warszawą. Dzieciństwo spędził w Oryszewie Osadzie, w parafii w Szymanowie. Jego rodzina była bardzo pobożna. Gdy Michał był już nastolatkiem, zmarł jego ojciec. Odtąd to on, jako najstarszy syn, wziął na siebie troskę o utrzymanie i wykształcenie rodzeństwa. Pod jego wpływem jedna z sióstr Władysława wstąpiła do zakonu. Mimo ciężkich warunków materialnych, a nawet kłopotów z nauką, Michał rozpoczął w 1919 roku naukę w gimnazjum. Ukończył je w Skierniewicach, gdzie mieszkał na stacji. W 1922 roku wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Niestety, dwa lata później z powodu gruźlicy musiał przerwać studia. Choroba rozwijała się. W latach 1930-34 Michał leczył się w Otwocku. Pełnił jednocześnie funkcję katechety w tamtejszych szkołach. W 1934 roku powrócił do seminarium. W końcu 11 czerwca 1938 roku przyjął w warszawskiej archikatedrze święcenia kapłańskie. Po prymicjach krótko pracował jako kapelan w parafii w Przybyszewie. Potem skierowano go jako wikariusza do parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kutnie. Michał potrafił dotrzeć do nie bardzo przychylnej kościołowi miejscowej ludności. Otoczył opieką młodzież, a wśród niej ministrantów. Niósł pomoc duchową i materialną biednym, chorym, opuszczonym. Po wybuchu II wojny światowej pozostał wraz ze swoim proboszczem, księdzem Michałem Woźniakiem w Kutnie. W okolicy rozegrała się bitwa nad Bzurą, a przez Kutno przetaczały się oddziały wojska. Księża udzielali umierającym wiatyku, grzebali zabitych, pomagali rannym. Z olejami świętymi i Najświętszym Sakramentem chodzili po ulicach miasta. W tych dniach Michał uratował od śmierci niemieckiego lotnika, który spadł wraz z samolotem koło Kutna. Po zajęciu miasta przez Niemców obaj kapłani dalej prowadzili posługę duszpasterską. 16 września 1939 roku zostali aresztowani jako zakładnicy. Przetrzymywano ich w lokalnym więzieniu do 11 listopada 1939 roku. Zabroniono im używania kościoła parafialnego do celów liturgicznych. Świątynię zamieniono na tymczasowe więzienie dla jeńców. Mimo to księża odprawiali w kościele msze święte i nabożeństwa, a także udzielali pomocy uchodźcom i więźniom. Na jesieni 1941 roku rozeszły się plotki o przygotowanej akcji aresztowania duszpasterzy katolickich. Ostrzeżenia otrzymali także duszpasterze w Kutnie. Nie skorzystali jednak z możliwości ucieczki i pozostali w parafii. 6 października 1941 roku przyjechało po nich gestapo. Tego dnia Niemcy aresztowali dziesiątki duszpasterzy archidiecezji warszawskiej. Obydwu księży Michałów wywieziono do obozu przejściowego dla księży w Lądzie, zorganizowanego w murach byłego opactwa cystersów z XVII wieku. Tu mieli kolejną możliwość ucieczki. Chciał ich wykupić bogaty mieszczanin z Kutna. I tym razem jednak stanowczo odmówili. Po kilkunastu dniach przewieziono ich do obozu koncentracyjnego w Dachau. Ksiądz Michał Oziębłowski otrzymał tu numer 28201. W obozie pomagał w miarę możliwości starszym kolegom kapłanom. Dzielił się z nimi chlebem, zmerzniętemu współwięźniowi oddał sweter, udzielał posług nakazanych swoim powołaniem. W tajemnicy odprawiał też msze święte, pisał do domu listy, okazywał miłość matce. Cieszył się, że rodzeństwo daje sobie radę na gospodarstwie i gratulował siostrze z okazji ślubu. Niebawem jednak Michał zapadł na zapalenie płuc. Organizm wyniszczony zimnem, głodem i ciężką pracą, niewspomagany lekarstwami, nie był w stanie uporać się z tą ciężką chorobą. Po 9 miesiącach zmarł 31 lipca 1942 roku. Jego ciało zostało najprawdopodobniej spalone w piecu krematoryjnym, a prochy rozrzucone na pobliskie pola.
Ksiądz Michał Oziębłowski został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej. W tej grupie znalazł się też jego proboszcz, ksiądz Michał Woźniak. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Michała, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,